Nazywam się Łukasz Kabziński, 20 czerwca 2023 roku, zeznanie numer 1 Krzysztof S***. Tak, wersja angielska już jest od dłuższego czasu dostępna na stronie. Z Krzysztof S***, funkcjonariusz Policji w Gdańsku, nie wiem czy w tej chwili jest aktywnym funkcjonariuszem. W latach 2013-2012-2011 to był kolega innego funkcjonariusza, mojego dobrego przyjaciela Tomasza B***. On mnie z nim poznał. Tomasza B***, znam z czasów dzieciństwa, tak jak Franciszka i resztę tej ferajny, tak, byliśmy się tam w ASG. Tomasz wstąpił do policji w 2007 roku, tak, i Krzysztof był jego partnerem. Jest od niego starszy, również stażem. Byli partnerami, tak, w patrolu razem. Tutaj mieli taką sytuację, i to jest oczywiście na podstawie tego, co mi jest powiedziane. Mieli taką sytuację, interwencję, akt wandalizmu na przystanku autobusowym, na który dostali zgłoszenie, tak, musieli interweniować. W efekcie doszło do nadużycia uprawnień, tak, czyli innymi słowy, użyli więcej siły niż było to wymagane i z tego tytułu zostali, a przynajmniej Krzysztof został zawieszony. Tomasz raczej nie, to co jest dziwne, czyli wychodzi na to, że Krzysztof miał tą sprawę o przekroczenie uprawnień. I ta sprawa z ich opowiadań, tak, wychodziła na to, że to było co chwila przekładane, że tam jakieś były dziwne rzeczy, tak, niuanse jakieś. I ta sprawa się tak toczyła, a w efekcie czego ten Krzysztof S***, ten funkcjonariusz, był zawieszony, tak. On był zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków na czas wyjaśnienia tej sprawy. I tutaj 2016 rok, teraz ja od 2013 roku od sierpnia mieszkam na stałe w Londynie. W 2016 roku w lipcu na okres 4-5 miesięcy byłem w Polsce, tak. We wrześniu 2016 roku, tutaj dokładną datę podam na dole filmiku, tak, ja do tych filmików się nie przygotowuję, mówię to totalnie z głowy. Krzysztof zaprosił mnie na rozprawę karną odnośnie tego aktu, tego nadużycia uprawnień, tak, jako widownia, jako jakieś wsparcie moralne, tak. Na to oczywiście się zgodziłem. Co było ciekawe, Tomasz jako jego partner nie pojawił się. Nie wiem, jaka tam była wymówka, ale no, wydało się to dziwne, tak? To osoba, która de facto była świadkiem tej interwencji, no, on się nie pojawia, pojawiam się ja. Tak? Sąd Nowe Ogrody, tak? Sąd Wydział Karny, tak? W Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody. Tak? Dość groteskowo wyglądał, miał jakby za duży garnitur, tak? Wyglądał. Dość groteskowo to wyglądało. No i weszliśmy na tą salę rozpraw, tak, co zwróciło moją uwagę, że była bardzo mała. Bardzo mała, to nie była taka sala sądowa, którą się widzi gdzieś tam na filmach, czy gdzieś w jakichś wiadomościach, to była malutka sala rozpraw. No, urągało powagi całego tego procesu, tak. On ubrany w większy garnitur, tak, za duży garnitur. Jego prawnik, też komiczna sytuacja, facet też, no, to Krzysztof jest łysy, tak, wysportowany mężczyzna, łysy, czy tam ogolony na łyso, tak, jego prawnik wyglądał praktycznie tak samo, co było śmieszne, przyszedł, jakby założył tą togę, jakby na jakiś tam strój sportowy, facet, pompa na twarzy, jakby wyszedł z siłowni, tak, wie, że nie wiem, przerwał trening, tak, no jesteśmy na tej sali rozpraw, żaden z tych oskarżających się nie pojawił, żaden z tych dzieciaków się nie pojawił, była matka, bodajże lub dwie matki tych wandali, tak, którzy zostali pobici. Wyglądało to dość komicznie, tak, bo to się jakoś toczyło. Z rzeczy pamiętliwych tam się rozchodziło coś o jakieś rekordy dentystyczne jednego z tych pobitych chłopaków, tak. Żaden z nich nie był obecny, dlatego że okazało się, że większość z nich, jeżeli nie wszyscy, byli w tym momencie aresztowani, tak, przynajmniej jeden, ten główny jakby. Pamiętam bardzo wyraźnie, ta osoba, która rejestruje te zeznania, dzwonili i się okazało, że w tym momencie oni są aresztowani, tak? No, komedia najwyższych lotów, ja siedziałem, nie mogę uwierzyć. Krzysztof się nie odzywał w czasie tej rozprawy. Ja musiałem się przedstawić, podałem swoje imię, także jestem w charakterze widowni. Ten prawnik prawnik praktycznie się odzywał tylko w obronie Krzysztofa niskiej jakości spektakl, to była rozprawa, mówię, no niepoważne, tak. No i to się zakończyło tym, że to zostało odroczone znowu, tak, na następny jakiś tam termin. Wychodząc z tej sali sądowej, po drodze podszedł do nas ten prawnik Krzysztofa, tak, tam zagadnął, powiedział, że panowie, nie liczy się, kto ma rację, ważne jest, żeby ilość policjantów w więzieniach się zgadzała, coś takiego, coś mega szokującego. Ja naprawdę byłem w szoku, tak. No i po tej sprawie Krzysztofowi zrobiłem parę zdjęć przed sądem, tak, przed budynkiem sądu, tutaj w tym za dużym garniturze, tak, pod beczkę, tak. Następnie pojechaliśmy sobie do Gdańska Głównego na piwo, parkując samochód, tam podszedł jakiś pijaczek, tak, podszedł, coś tam zagadnął, jakiś tam żart zrobiłem, to tam coś dość śmiesznie to wyszło.
ale pokazuje, jak dobrze pamiętam ten dzień, tak? Nietypowy, no, na co dzień nie chodzę do sądu, tak? Podczas tego piwa pod kinem krewetka, tak? Tutaj miałem rozmowę z potencjalnymi klientami weselnymi. Przeprosiłem Krzysztofa chwileczkę, tak? Odbyłem tą rozmowę, wideo rozmowę z tymi potencjalnymi klientami, 10-15 minutową rozmowę przez Skype miałem. No i w zasadzie tyle i to by było tyle. I tyle z tej sprawy, tak? Więcej o tym nie słyszałem. A teraz dlaczego to jest ważne w tej kontekście tej sprawy? Najprawdopodobniej chodziło o to, żebym po prostu siedział w jednym rzędzie z Krzysztofem S***em, żeby ktoś mógł stworzyć wrażenie, że jestem jego partnerem, tak? Tomaszem, tak? Może o to chodziło, żeby po prostu ktoś zrobił zdjęcie, jakiś fotomontaż czy coś, no siedzi dwóch, tak? W tej sprawie głównym jednym z tematów przewodnich jest kradzież tożsamości. Możliwe, że chodziło właśnie o to. No i tutaj pokazuję, jak to jest kluczowe dla sprawy. Na moim iCloudzie datę ktoś zmienił tych zdjęć w garniturze, tak? Na jakieś tam astronomiczne daty. Tutaj też, co jest ciekawe, w pewnym momencie ja się z tym, jakby zostałem troszeczkę jakby w pewnym sensie sparowany z tym Krzysztofem S***, czyli ja zaczynam się z nim zadawać bez Tomasza B***. Jak to wygląda, jakbyśmy byli kolegami, tak? Ja go tam ledwo co znałem. A w tym momencie też jakoś w tym czasie później Tomasz B. ma się zadawać z Mateuszem jednym z innych podejrzanych w sprawie tego kempingu, tak? Ta sprawa jest jakby bardzo daleko od tej sprawy, ale to na pewno jest to w jakiś sposób powiązane, tak? Dlatego zaczynam ciąg zeznań właśnie od Krzysztofa.